dla Pani znaczy ta dzisiejsza gala? Dzisiejsza gala to jest takie cudowne wejście w święta Bożego Narodzenia, bo jesteśmy tutaj w takiej naprawdę atmosferze bardzo rodzinnej, powiedziałabym. I wszyscy artyści, którzy występują, otworzyli się i otworzyli swoje dobre serca. I ja bardzo się cieszę, że jestem w tym gronie, że mogę być tutaj, że mogę pomóc. A przede wszystkim, że mogłam poznać cudowną rodzinę Gosi, której jestem ambasadorką. Chociaż tak naprawdę to chciałabym stać się jej przyjaciółką bardziej niż ambasadorką. Będzie Pani dalej utrzymywać ten kontakt z Gosią? Mam taką nadzieję, że będzie nam to dane i mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz. Bardzo bym chciała utrzymać ten kontakt, tym bardziej, że to nie tylko sama Gosia, ale jej cała cudowna rodzina. Miałam okazję poznać jej rodzeństwo, cudowną ciocię, no i fantastycznego tatę Gosi, pana Adama. Fajnie by było znowu do nich zawitać i być może kiedyś nawet Gosia zawita do nas. Zapraszam. Jakie to są emocje, jak na scenie się występuje w takim szczytnym celu, bo to nie jest koncert jak każdy inny? No na pewno jest bardzo wzruszająco i trzeba zapanować nad emocjami, żeby móc dać z siebie wszystko dla tej osoby, która słucha i której chcemy tutaj pomóc. Więc ja starałam się nad tymi emocjami panować, ale kiedy na sam koniec podeszłam do Gosi, to jednak ten głos drżał i pojawiło się te łzy w oczach. Bardzo wzruszający moment.